Kupiłem jesion, będziemy go tutaj ciąć, rżnąć, kleić. Kto to widział, żeby z rana takie ciężkie rzeczy? Gdzie ta obiecana pizza? One niby takie ładne, ale jednak nie są takie ładne. Fabian, dzięki za realizację, za pomoc. Majstry, majsterki. W poprzednim odcinku widzieliście, jak byłem na gościnnych występach u Adriana z kanału HK, na który serdecznie zapraszam. U niego na bardziej profesjonalnych maszynach wykonywałem najbrudniejszą robotę, najcięższą robotę i wydaje mi się, że robotę, z którą miałbym tutaj problem w tej mojej piwnicy, żeby to wszystko poprawnie ogarnąć. Błędem było troszkę, że u Adriana nie podłożyliśmy sobie pod ściski rurowe nic i klej, który wypłynął, odbił mi tutaj ślady. Ja mam nadzieję, że to zejdzie. Rura, metal z rury wszedł w kontakt z drewnem i zabarwił mi to na czarno. Mam nadzieję, że to zejdzie, a jeżeli nie, no to będzie tak troszkę kiepsko. Zaczynam od papieru 60 na mojej szlifierce mimośrodowej, bo całość już teraz szlifuję tylko i wyłącznie tą szlifierką. Będzie 60, 80, 100, 120 i 150. Na tym zakończę. To nie są papiery kupione w markecie, bo zacząłem szlifować, ale okazało się, że papiery z marketu typu Obi i typu Parkside i inne takie super mega budżetówki po pierwsze wychodzą drogo, a po drugie wcale nie są takie dobre, bo sypią się jak łupież Genowefy w biały dzień w niedzielę przed kościołem. Także no troszkę się zdenerwowałem. Pojechałem do sklepu kupić nowe papiery i kupiłem takie, z takim ładnym nasypem w kolorze niebieskim, to jest akurat nie 60, ale niestety nie mieli papierów z kółeczkami, więc kupiłem bez kółeczek i kółeczka dorobiłem. A jak dorobić bardzo szybko takie kółeczka? Zapraszam oczywiście na film, który macie tu i w opisie tego filmu. Lecimy z tym koksem. Ja muszę teraz tą stronę ładnie przeszlifować. Nie docinam tego blatu ze względu na to, że nie wiem jeszcze do końca, która strona będzie którą. Nie ma tutaj. Tamta strona wyszła już dosyć ładnie, ale ta strona może wyjść jeszcze ładniej. To ja Wam później pokażę, jak będzie wyglądał przed olejowaniem, bo to trzeba przed olejowaniem później podocinać wszystko. Kleiłem to na klej ten. Wszyscy go znają, wszyscy go polecają. Zastanawiałem się, czy nie zrobić całkiem inaczej jak wszyscy i na Instagramach, i na YouTubach i nie pokleić tego na Racol Express 25D do drewna twardego. Jako, że to jest jesion, teoretycznie wszystkie wymogi by spełniał, ale zaraz znalazłaby się ekipa hejterów, którzy powiedzieliby mi, że Racolem nie, bo Racol nie ma testu spożywki i w ogóle. A z drugiej strony nigdzie nie widziałem, jak ten klej klei tak na dobrą sprawę. No więc zamówiłem no tak jak wszyscy, no. Zapraszam do pracy, rodacy. Lecimy. Tak się prezentuje blat z prawej strony. Idziemy tutaj na lewą i tak, tutaj wyskoczyło mi pierwsze odbarwienie od ścisków. Tutaj zapomnieliśmy jednak dać, ja nawet o tym myślałem, a później zapomniałem. Ale tutaj mam takie cztery plamy, które mnie troszkę denerwują i mam nadzieję, że mi to zejdzie. Także na maszynkę mam założoną. Mam założony krążek o gradacji 60, gradacji, granulacji i lecimy. Standardowo na sam początek ołóweczek w dłoń, zaznaczamy sobie
tak jak wszyscy na YouTubach zaznaczają ołówkiem, ja też sobie zaznaczę, a co, nie będę gorszy. A po co to znaczymy? Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to im mówię. Po to, żeby nie narobić gór ani dolin, to lecimy. Nie pokazałem wam całego procesu zeszlifowania tutaj tego blatu, bo to by naprawdę długo, długo trwało, tym bardziej, że ja to robię na raty. Ale całość została przeszlifowana krążkami o średnicy 125 mm, jak widzieliście, o gradacji od 60 do 150, to jest 60, 80, 100, 120 oraz 150. Są to krążki w kolorze niebieskim z firmy Norton. I muszę wam powiedzieć, że nie dość, że tańsze od marketówek, to o niebo lepsze. Jeżeli byście chcieli coś więcej wiedzieć na temat tych papierów, zostawcie komentarz w linku, w opisie, przepraszam. I teraz tak, ja tutaj całość szlifowałem tą oto szlifierką mimośrodową. I powiem wam, że pomijając fakt, że to jest narzędzie amatorskie, bo podejrzewam, czy to będzie amatorskie narzędzie, czy to jest narzędzie profesjonalne, jakby nie było, przy tym trzeba się narobić. Mam przeszlifowane, przechodzimy teraz do następnego etapu, którym jest docinanie blatu na wymiar oraz nadawanie kształtu na wszystkich bokach. Ja muszę dociąć ogólnie rzecz biorąc ten blat tylko z długości, bo na szerokość miało być 70 cm. Niestety materiał, który kupiłem, nie wydał mi w całości i zostało mi tego blatu 69,5 cm. A teraz muszę dociąć tutaj krawędzie, żebym miał tutaj ładnie równo. I później dotniemy na długość, no tak, żeby mi tam wydało, to sobie muszę jeszcze przeliczyć. I teraz, co się stanie? Stanie się, czy ja trafiłem na łączenie? Powiem wam szczerze, kuźwa nie wiem. Ale to dopiero zaraz wam pokażę. Obiecałem wam, że pokażę, czy trafiłem moim cięciem na łączenie, więc... Ale i tak w zasadzie nic nie widzicie, bo wiem, że w większości oglądacie to na telefonach i nie da się tego zobaczyć na dużym ekranie, ale już... Już idę i wam pokazuję. Operacja się udała i pacjent jednak przeżył i nie trafiłem na żadne łączenie, co w sumie dobrze, bo nie będzie problemu tutaj z zaślepieniem jednej strony. Musiałbym się bawić po prostu z jakąś wstawką dociętą z innej części tego blatu. Tak sobie to wymyśliłem, że gdybym trafił jednak na coś takiego jak łączenie lamelkowe bądź łączenie z domina, no to tutaj bym próbował z drugiej strony blatu wyciąć taki, nie wiem, 5-milimetrowy cieniutki kawałeczek, żeby dobrać jak najbliżej gdzieś tam wzór i coś tam robić. No ale pamiętajcie, jak robicie sobie stoły, blaty, to żeby jednak znaczyć sobie gdzieś, najlepiej na jakimś kartce, na jakiejś kartce, żeby to jednak mieć gdzieś w swoich plikach
i żeby później nie kombinować tak, jak ja to tutaj musiałem zrobić. Od strony wierzchniej ja sobie użyję freza takiego półokrągłego. To jest frez o promieniu 6,5 mm. I tutaj pojedziemy na pełną głębokość, ale tylko do momentu, żeby mi się ładnie zrobił R bez zagłębienia. Od góry chcę mieć blat na półokrągło, żeby było pięknie, ładnie i ze wszystkich czterech stron. A teraz czas na frezowanie drugiej strony, strony spodniej, tej, której nie widać. I tutaj będzie taki frez 45 stopni o średnicy 31 mm. Tutaj. I od razu jedziemy na pełną głębokość. Przy okazji zobaczymy, jak sprawują się frezy z Wolfcrafta. I co najciekawsze, tutaj jest max 22 000 obrotów na minutę. Tutaj macie opisane. A moja frezarka, żeby was nie oszukać i źle wam nie powiedzieć, ...27 000 obrotów na minutę. I co ja mam teraz z tym zrobić? Przydałaby się jakaś inna frezarka z regulowanymi obrotami. I to jest właśnie problem z frezarkami, które kupujecie jako pierwszy swój raz i nie wiecie, co macie z nimi zrobić, albo nie wiecie, co macie kupić. To jest czasami masakra. To jest też moja pierwsza frezarka, którą kupiłem bardzo dawno, dawno temu. No i wyszło tak, jak wyszło. Mam i muszę się z nią męczyć. A żeby nie było, to Makita wcale nie jest taka dobra, jakby się wydawało. Ale nie wiem, co jest dobre, bo nie mam nic innego. Więc teraz lecimy drugą stronę. Słuchaweczki i jedziemy.
co go dają. Jademy durś, jademy. Jademy durś, jademy. A będzie cudny blacik do mojego stołu. Strasznie długo to trwało, ale w końcu dotarłem do tego, żeby go wziąć i normalnie już ciepnąć na niego olej. O. Pięknie.